cieszymy się, że nasze korty mogą być miejscem rozgrywania ważnego międzynarodowego turnieju. Do lat 14 tutaj przyjeżdżają najlepsi tenisiści z Europy właśnie w tym wieku, więc możemy się opowiedzieć, że na pewno są tutaj przyszłe gwiazdy światowego tenisa. Nasze korty też się cały czas zmieniają. Od pewnego czasu współpracujemy z Kia Polmotor. Mamy partnera, a więc jest też dobry partner do wszystkich turniejów, które tutaj są rozgrywane. Więc mam nadzieję, że będzie sporo emocji, sporo dobrego tenisa. No i pogoda nam dopisuje, więc mam nadzieję, że wszystko odbędzie się zgodnie z planem, zgodnie z terminarzem i będzie mi naprawdę wspaniałe wydarzenie tenisowe. Motor Szczecin Open to pierwszy taki turniej w Szczecinie, który jest rozgrywany do lat 14, sponsorowany przez markę Kia. Cieszymy się bardzo, że młodzi zawodnicy z całego świata przyjeżdżają do Szczecina grać w tenisa, grać podczas tego turnieju. A słowo młody ma tutaj szczególne znaczenie, ponieważ Szczecin stał się takim miejscem, w którym Kia chce inwestować w młodych zawodników. I to jest jakby dla nas bardzo istotne. No i dzięki temu między innymi powstał projekt Wspieramy Szczeciński Tenis. Ja się bardzo cieszę, że to wszystko odbywa się w naszym mieście. No i życzę wszystkim młodym zawodnikom powodzenia. Jestem 10-krotną mistrzynią Polski. Bardzo się cieszę, że w tym roku mój klub mógł zorganizować europejski turniej do lat 14. Jestem pewna, że dla młodych adaptetów tenisa w przyszłości będzie o wiele łatwiej. Jestem bardzo zaskoczona organizacją turnieju na wielu turniejach międzynarodowych już w Kuczercach. Organizacja czasami jest na bardzo niskim poziomie, a tutaj wszystko stało na wysokim poziomie i myślę, że każdy zawodnik po turnieju będzie bardzo zadowolony i będzie chciał wrócić do Szczecina.